Do konkursu przystąpiło 10 firm. Każda z nich przygotowała projekt zagospodarowania tzw. Wielkiej Stajni, budynku, który w przyszłości będzie pełnił funkcję edukacyjną w nowym kompleksie Karkonoskiego Parku Narodowego. Charakter tej ekspozycji ma za zadanie aktywizować jak najwięcej zmysłów wśród odbierających i tak, aby pobudzić, z jednej strony dostarczyć niezbędną informację o przyrodzie Karkonoszy, o zjawiskach przyrodniczych, o tym, co jest najcenniejsze w Karkonoszach, ale jednocześnie przede wszystkim właśnie zachęcić do odwiedzenia tego już w naturze i pójścia w Karkonosz. Do finału przeszło 5 prac. Komisja konkursowa spośród nich wyłoniła zwycięzcę. Została nią koncepcja katowickiej firmy Cosa Nostra. Głównym tematem jest woda, która rozpoczyna się od pierwszej sali, czyli Genius Loci Karkonoszy. I tam w tej sali woda drąży skałę, spada na taką skałę granitową Karkonoszy. Później udaje się do sieci hydrograficznej i do tej sieci hydrograficznej zwiedzający wrzuca cząstkę wody, jedną kropelkę i ta kropelka podąża razem ze zwiedzającym przez wszystkie sale. Ekspozycja podzielona została na 5 sal, każda o innej tematyce z innymi działaniami interaktywnymi i multimedialnymi. Zwiedzający wchodzi w bardzo silną interakcję z poszczególnymi ekspozytorami. Tam może sobie sprawdzać coś pod wielkim mikroskopem, tam może skosztować wód z pobliskich uzdrowisk, tam też może zbudować górę, zobaczyć ją, zwizualizować od razu w formie mapy hipsograficznej. Całość ekspozycji ma uświadomić zwiedzającym, jak wielki wpływ ma człowiek i jego działania na środowisko naturalne. Pierwsi goście przekroczą próg tego nowoczesnego obiektu w 2018 roku.